Siemaneczko na kanale Niewątpliwie. Dzisiaj tutaj Simi dla Was. Jest minus 2 stopnie. Bez koszuleczki będę chciał dla Was zrobić trening muscle upów. Taki szybki trening, może dla fanów, może nie dla fanów. Po prostu coś ciekawego, więc oglądajcie, a ja się przebieram. Więc ja już jestem bez koszuleczki, bez niczego, więc jedziemy dalej. Powiem Wam tak, nakłoniło mnie do tego odcinku to, że wielu z Was teraz marsuje, nawet wiemy, że to jest takie sławne się zrobiło. Tak samo wielu bieguje w góry bez koszulek, a ja chciałem sprawdzić, jak zrobić krótki trening street workoutowy na plapsu właśnie bez koszulki, więc jedziemy. Pierwsze masy lapy. Kamerzyska idzie za mną. Poślizgłem się. Powiem Wam, że na razie wracam do formy co do tych muscle upów. Miałem kontuzję tego łokcia, o czym nie wiecie, ale tak jak mówię, jedziemy dalej z serijkami, więc zobaczymy. Potem dopniemy troszkę plecki. Powiem Wam, że na pierwszy etap troszkę bardziej ręce czuję. Tu u góry się czuję fajnie, powiem Wam. Więc pompa. Odpalony. Odpalony. Kochani, jedziemy drugą serię. Na razie jest wszystko spoko, tak jak Wam mówiłem. Jedyne moje uczucie to te ręce, ale to zawsze tak miałem. Więc jedziemy z drugą serią muscle up. Pięć powtórzeń. No troszkę nie powiem, trzeba triceps poprawić, ale też ten łokieć jeszcze czuję, ale wiadomo, nie będę płakał, bo jak będę cały czas czekał bez skutku, aż ten łokieć mi przejdzie, to te muscle upy mogę nawet za rok zacząć robić, dlatego wolę już zaczynać, a nie stać w miejscu, więc tak jak mówię, no spróbuję jeszcze jedną serię muscle upów. Dopniemy dzisiaj plecy nad chwytem, jakiś szeroki chwyt, troszkę bicepsi. No i myślę, że na pierwszy raz trening bez koszulki street workoutowy będzie ok, nie? Sorry, że trochę materiał może być ciemny, no ale nagrywamy warunkach, jak nagrywamy, mam troszkę ciemny obiektyw, ale myślę, że się Wam spodoba, nie? Więc zaraz idziemy drugą serijkę. Fajnie się czuję. W ogóle nie czuję nic. U góry, kochani, w ogóle nie czuję żadnego dyskomfortu, tylko ręce. Jakbym miał może cieplejsze rękawiczki, ale zaś chwyt by był niepewny. Jedziemy, spróbujemy zrobić 5, choć może być ciężko teraz. Potem dopinamy plecki, bicepsik i kończymy na dzisiaj. Nie dam rady. Już jest dyskomfort troszkę na tym łokciu. Tak samo na rękach czuję, więc stopniemy jeszcze plecki i bicepsik i jedziemy dalej. Idziemy. Napisać w komentarzach, kto jeszcze próbował takiego treningu, ale na internecie osobiście nie widziałem, żeby ktoś street workout uprawiał bez koszulki na minus 2 stopnie. Pewnie jakiś ruski to na pewno. Ok, dopinamy plecki. Cały czas mówię, tu u góry naprawdę, kochani, super, ale ręce bardzo, bardzo zaczynają doskwierać. Czucie jest słabe. Słabo ukrwione, albo nie wiem. No a ręce nie tak.
Leci. Jedziemy, kochani, z kolejną serią. Musicie mi dzisiaj wybaczyć, to jest pierwszy raz w moim życiu, gdzie robię street workout bez koszulki. Więc jedziemy dalej. Będę skrócę troszkę moje serię. Zrobię 5 nadchwytem, 5 powtórzeń podchwytem. I naprawdę zaraz muszę, kurde, lecieć do domu, bo ręce... Tu naprawdę, uwierzcie mi, nic nie czuję. Mógłbym tak siedzieć, ale ręce tu normalnie mi odpadają. Więc jedziemy dalej i nie przedłużamy. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, osiem. Co tam, nie? Spróbujemy dwa razy i tak jak mówię, skończymy dzisiaj na szybkim treningu, ale powiem wam, że ukrwienie, wszystko jest naprawdę, gdyby nie te dłonie, mógłbym tak zrobić dużo więcej. Myślę, że tak dwa razy więcej bym zrobił powtórzenie teraz. Najbardziej te dłonie przeszkadzają, a to jest taki, uwierzcie, zrąbany ból. Na pewno wiecie, o czym mówię, więc ten, kto to przeżył, morsowaliście. Dłonie, najbardziej dłonie, nie wiem, czy są słabo ukrwione, czy po prostu tak mam, ale dłonie czuję niesamowicie. Już czucie jest słabe. Jedziemy kolejną stronę. Go, go, go! Pięć! Akurat teraz jestem teraz na masie. Szybkie powtórzenia. Ostatnie nie były w moim wykonaniu. I kurczę, jak zrobimy teraz szybką pompę, to naprawdę seria za serią ciężko. Ale jedziemy, nie poddajemy się. Ostatnia seria dedykowana dla was. Więc kochani, łapki w górę, subskrypcje, błagam. A będzie coraz więcej takich filmików po prostu ekstremalnych. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Więc jedziemy z tym. Niewątpliwie subscribe, please, man. Ostatnia seria. Zrobię te ostatnie powtórzenie. Jeszcze podchwytem. O kurde, masakra. Myślę, że nie ma wstydu naprawdę, ale powiem wam, że zrobiłbym ten trening dłuższy i bardziej taki do końca dopięty, ale naprawdę ręce odmawiają już posłuszeństwa. Uwierzcie mi, że czucie w dłoniach jest masakrycznie słabe. Wierzę, że odpłacicie to łapkami w górę. Idziemy, ostatnia seria podchwytem. Szybki trening wszedł. Muscle upów może nie za dużo, pociągnięć może nie za dużo, ale to był takie, powiem wam szczerze, że to był dla mnie taki challenge dzisiaj. Chciałem to w życiu spróbować. Naprawdę dłonie odmawiają posłuszeństwa. Myślę, że się będziemy przyzwyczajać. Jak morsujemy, tak samo na początku niektórzy z was wchodzą na 30 sekund, potem kończą na 10 minutach na wieczorze, więc myślę, że nic straconego. Subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentujcie, wejdźcie ze mną dyskusję, chętnie z wami porozmawiam. No i co? Myślę, że mi pomożecie w następnych odcinkach. Dawajcie pomysły. Esa.